traktujesz to jako taki próbę trash talku, czy jednak jakiś tam sposób jest to brak szacunku po prostu z jego strony do ciebie? Myślę, że czyny mówią więcej niż słowa. Jesteśmy przed kolejnym emocjonującym weekendem z UFC dla polskich kibiców. Mateusz Gamrot jest z nami. Wyjątkowy pojedynek i wyjątkowy weekend chyba dla ciebie. Pierwsza walka wieczoru w UFC w twojej karierze. Jak ty się czujesz przed tym pojedynkiem, przede wszystkim przed tą pierwszą walką wieczoru? Witam serdecznie. Co mogę powiedzieć? No, czuję się bardzo dobrze. Zmieniły się po prostu. To cieszę się bardzo, że walczę pierwszy raz w main evencie. Bardzo duże wyróżnienie dla mnie. Widać, że organizacja tak jakby pokłada nadzieję w nas, obu zawodnikach, skoro nas dali już na walkę wieczoru. Nie zmieniło się jakoś wielce tutaj, bo po prostu doszło więcej mediów, ale obóz przygotowawczy przebiegał świetnie. Wszystkie testy przeszedłem idealnie. Jestem bardzo dobrze przygotowany do tego pojedynku. Jestem zdrowy i w sobotę daję 100% z siebie. Jak obecnie wygląda ten cały proces zbijania wagi? Czy wszystko w porządku? Nie widać na razie uśmiechu, więc pewnie jeszcze troszkę walki zostało. Nie, no uśmiechu nie ma, no bo nie ma powodu. No, mogę się cieszyć do ciebie tutaj, wiesz co, uśmiechałem się wtedy, kiedy jest potrzeba. Waga przebiega idealnie, no mamy czwartek, dzisiaj rano tutaj w Las Vegas. Na chwilę obecną mam 3,5 kilo, czyli bardzo niewiele. Dzisiaj wieczorem ewentualnie coś zacznę tam właśnie już odcinać tą wodę. Końcówka jutro rano przed oficjalnym ważeniem, żeby jak najkrócej być odwodnionym. I tyle. Myślę, że bez problemu pójdzie. Jasne. Arman postanowił troszkę podgrzać atmosferę przed tym pojedynkiem. Ty podchodzisz do tego zupełnie spokojnie. On mówi, że cię zdeklasuje, że nie jesteś zawodnikiem na jego poziomie. Jak ty w ogóle do tego podchodzisz? Czy traktujesz to jako taki próbę trash talku, czy jednak jakiś tam sposób jest to brak szacunku po prostu z jego strony do ciebie? Myślę, że czyny mówią więcej niż słowa po prostu. Ja wychodzę z tego założenia. Ja się skupiam tylko na sobie, jest podział na role, on gada dużo, ja po prostu robię czyny w oktagonie i tyle. Nie przejmuję się to tym, o czym rozmówią o mnie moi przeciwnicy. Skupiam się na sobie, na swoich umiejętnościach, na tym, co ja chcę pokazać w oktagonie i tyle po prostu. Tak jak powiedziałem, czyny będą głośniejsze niż słowa. No właśnie, to dlaczego nie chcesz, żeby ten pojedynek zakończył się jakoś wyjątkowo szybko, bo zapowiadałeś już w tych ostatnich dniach pojedynek pięciorundowy pełen przemocy. A dlaczego ma się kończyć szybko? No więc mamy dystans 5 rund. Chcę, żeby trwał dystans 5 rund. Chcę zapewnić moim fanom na całym świecie dużą rozrywkę. No, w Polsce będzie to walka bardzo, bardzo wcześnie, więc rzesza moich fanów wstanie, więc nie chcę, żeby wstawali na krótką chwilę. Chcę, żeby się delektowali tym pojedynkiem przez 25 minut, ale niewykluczone oczywiście, że jeżeli zobaczy sytuację, to ją wykorzystam. To jest jasne. A to jest duża przewaga na twoją korzyść, że on się jeszcze na tym pięciorundowym dystansie po prostu nie bił, bo wiemy, że ty w KSW tych pojedynków mistrzowskich miałeś naprawdę bardzo dużo. No, może to być jakiś atut z mojej strony. Ja od samego początku zabiegałem o to, żeby to było 5 rund. Fajnie, że stanęło to na moich warunkach. A jak będzie, no to tego nie wiemy. Wszelkie takie odpowiedzi uzyskamy po walce, bo nie wiadomo, jak on jest kondycyjnie przygotowany. Myślę, że wytrzymałość i kondycja będzie kluczem w tej walce. Na tym etapie nie ma łatwych pojedynków i o tym rozmawialiśmy też już przed poprzednim pojedynkiem. Tylko w tych ostatnich dwóch pojedynkach, to moje wrażenie, poprawnie jeśli się mylę, ta gra parterowa w jego wykonaniu nie była na pewno na tak wysokim poziomie. Wiemy, że gdzieś tam obalał, ale tak naprawdę nawet w tym ostatnim starciu, do momentu, gdy nie było tego rozcięcia, to niewiele z tego wynikało. Też jestem tego zdania, że moje jiu-jitsu jest dużo lepsze niż jego i tam też na pewno będę upatrywał swojej szansy. Okej. Wiem, że często też nikt nie patrzy na kursy. Mówi się o tym, że one nie mają znaczenia. Dziwi cię to, że jesteś aż takim underdogiem w tym pojedynku, bo ta dysproporcja jest chyba troszkę za duża, biorąc pod uwagę, jak ty się prezentowałeś w ostatnich pojedynkach i jak wyglądał Arman. Nie dziwi mnie to kompletnie. No też trzeba wziąć pewne inne kwestie pod warunki, że on jest stąd, trenuje w Las Vegas, siedzi w Ameryce cały czas, media go znają, udziela wywiadu, widzą go pewnie na treningach, więc on jest ich tutejszy tutaj. Ja przyjeżdżam z Polski, z dalekich gór i pewnie dlatego są takie kursy, ale w żaden sposób mnie to jakoś nie deprymuje. To jakieś wskaźniki, właśnie statystyki,
Kursy to jest wszystko dla fanów, dla podkręcenia atmosfery, dla kibiców, dziennikarzy. Dla mnie jako zawodnika nie stanowi to najmniejszego jakiegoś problemu. Okej, okay. To co dalej w takim razie? Bo patrząc na tę czołówkę rankingu UFC, tam jest piekielnie ciasno. Czy ty wybiegasz już gdzieś tam w przyszłość, patrząc w ten ranking, no nie? Kto dalej po zwycięstwie? Czy to już jest pora na czołówkę, czy jakby lepiej zbudować kroczek po kroczku swoją pozycję? Bo wiemy i to też obaj podkreślaliście, że po prostu niewiele osób chce brać z wami walki. Aż tak nie wybiegam daleko w przyszłość. Rzeczywiście skupiam się na walce, ale to też ja i Arman jesteśmy nową generacją zawodników MMA. Przedzieramy się przez tą scenę właśnie kroczek po kroczku i wydaje mi się, że niezależnie kto wygra w pojedynku, niezależnie kto wygra ten pojedynek w sobotę, to zwycięzca powinien w następnej walce zawalczyć z kimś z top 5. I to byłby na pewno znaczący krok w kierunku tego celu, o którym ty mówiłeś. No na pewno, o pasie na pewno. Jeszcze jedna ważna kwestia, o którą chciałem spytać. Jeszcze przed tym pojedynkiem, ty coraz lepiej czujesz się w Stanach Zjednoczonych, mam wrażenie, i w tym swoim rozmawianiu w języku angielskim. Ostatnio na tym Media Day'u pojawiły się drobne ściągawki. Skąd w ogóle pomysł na to? Widzieliśmy, że tam miałeś takie dwie kartki rozłożone na stole. Skąd się wziął pomysł na to? To znaczy, zawsze w sumie miałem jakieś kartki tam podłożone. Po prostu zrzuciłem z siebie presję tego, że muszę jakoś dobrze wypaść, pokazać się, zrobić coś. Ja cały czas praktykuję swój angielski, cały czas się uczę. Jest on, wydaje mi się, coraz lepszy. Nie wiem, jakoś można to zauważyć pewnie nawet i na tej konferencji, że było lepiej niż poprzednio. Czułeś się lepiej. Ale też nie wstydzę się tego, że wiele mi brakuje. Po prostu to były ściągawki naturalnie, jak zawsze w szkole. Po prostu wyłożyłem sobie na, wiesz co, jak rozmawiamy jest luźno, ale jak idziesz na konferencję, dochodzi stres, dochodzą emocje i często możesz zapomnieć to, co chciałbyś powiedzieć. Więc to po prostu było takie przypominajka taka moja, że jak odpowiadałem na pytanie, to żebym sobie rzucił okiem, co tam jest na dole, żebym ewentualnie mógł wszystko dopowiedzieć. To. Ale no, tak jak powiedziałem, po prostu już się nie napinam, że jakoś chcę bardzo dobrze wypaść. Najważniejsza jest walka, to co ja zaprezentuję, wszystkie zewnętrzne rzeczy to są poboczne. Ostatnie tygodnie spędzałeś w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj wiemy, jest Dzień Ojca. U was jeszcze wcześniej rano w Stanach Zjednoczonych. Czekała na ciebie z rana jakaś miła niespodzianka tutaj od nas z Polski? Wspaniała, czekała na mnie niespodzianka. Mam wspaniałą rodzinę, mam żonę, dwójkę dzieci. Dostałem filmik z pięknymi życzeniami, więc bardzo miła pobudka była od samego rana. Super. Na sam koniec, bo wiem, że już nam kończy się powolutku czas, chciałem jeszcze spytać o to, co, o czym się mówi u nas w Polsce, bo po zwycięstwie Janka Błachowicza, po zwycięstwie Iriego Prochaski już jest bardzo, bardzo głośno o tej kolejnej gali tutaj w naszej Europie Środkowej. Czy docierają w ogóle do was jakieś plotki o tym, że ta gala w Polsce może mieć miejsce, bo już nawet powoli mówi się o tym, że może być to październik i Gdańsk, mówi o tym Mateusz Borek. Ja osobiście nie słyszałem tak jakby nic, żeby ze strony UFC ktoś przyszedł i mi powiedział, ale też słyszę coraz więcej pogłosków właśnie na ten temat, też słyszałem o tym Gdańsku, październiku. I też na pewno jak wszystko dobrze się potoczy w nocy, czyli wygram walkę, czyli pójdę na konferencję, to też na pewno będę chciał mocno przypomnieć o tym, że mamy fantastycznych zawodników, fantastyczny kraj, wspaniałych kibiców i żeby przyszła po raz kolejny gala UFC do Polski. Jak nie Stadion Narodowy, no to chociaż jakaś jedna z największych aren w Polsce. I chyba wszyscy na to czekamy. Nie wiem na co bardziej, czy na tę galę, czy na twoje kolejne zwycięstwo. Tego życzę, zwycięstwa w nocy z soboty na niedzielę. Mateusz Gamrot, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.